Ten spektakl, którego będziemy mieli premierę, któremu dzisiejsza konferencja prasowa jest poświęcona, nazywa się Wszechmoc i w sieci. On dopełnia tryptyk, drodzy Państwo. Pierwszy spektakl to jest My dzieci z dworca zoo o narkomanii. Drugi to jest spektakl o dopalaczach, też przez Wawrzyńca Kostrzewskiego robiony, podobnie jak ten. I trzeci właśnie Wszechmoc i w sieci. Bardzo nam zależało, żeby robić spektakle, które są misyjne, drodzy Państwo. Niewątpliwie ten spektakl, jak i ten poprzedni, jest misyjny. I wpisuje się w taki program naszego teatru, żeby oprócz normalnych takich działań, które pozwalają nam żyć normalnie, czyli normalnych spektakli komercyjnych dla dorosłych, żeby także zająć się misją. Uważam, że teatr współczesny powinien być misyjny i nasz w tym wypadku tych spektakli niewątpliwie jest. Cieszę, że ten dzień dzisiaj nadszedł i że mamy szansę tutaj chociaż chwilkę o tym porozmawiać, taką krótką chwilkę. Oczywiście nie muszę mówić, że jestem bardzo szczęśliwy, że i podekscytowany, że gdzieś ta myśl, którą mnie tutaj dyrektor Emilian Kamiński i Justyna zarazili, że ta myśl się już zamyka w drugim z kolei projekcie, ta myśl misyjna, dlatego że widziałem już owoce naszej pracy, to znaczy się spektakl, który też był wspomniany tutaj, Dopalacze, czyli pierwszy nasz taki projekt dla Teatru Kamienica. Widzieliśmy, jak działa, jak pracuje, jak jeździ po Polsce, jak spotyka się z widownią, z młodą widownią, z widownią nastoletnią, tą najtrudniejszą. I widzieliśmy też, jak oddziałuje. Mieliśmy z młodymi ludźmi rozmowy, spotkania i myślę, że to było zupełnie naturalne, że ten projekt ma swoją kontynuację. Spektakl Przechodni w sieci jest w sposób naturalny niejako drugą częścią pewnego cyklu, dlatego wykorzystuję pewne formaty już sprawdzone przez nas przy projekcie o dopalaczach. Natomiast temat cyberprzemocy jest, myślę, dużo szerszy, dużo głębszy i może nawet poważniejszy, dlatego że, jak mówią statystyki, jest to problem bardzo głęboko nierozpoznany. W takim stopniu, że większość młodych ludzi spotyka się z przemocą w sieci, z cyberprzemocą, ale ogromna część z nich nigdy nikomu o tym nie mówi. I to, że jesteśmy w drugim w Europie krajem po Niemczech z najwyższym odsetkiem samobójstw wśród młodzieży i prób samobójczych, to również są porażające statystyki. O tym też się nie mówi. Cyberprzemoc to jest bardzo szerokie zjawisko. Dotyczy nie tylko SMS-ów, czatów, tego jak może jedna osoba zniszczyć drugą osobę za pomocą słów. Niekoniecznie musi to być przemoc fizyczna, chociaż również i taka też ma miejsce. Ale cyberprzemoc to jest zjawisko bardzo szerokie, dotyczące także pewnej filozofii dotyczącej pokoleń, które rosną. Jest to pewien element szerszego, przynajmniej z naszej perspektywy, jak chcieliśmy to obejrzeć, chcieliśmy to pokazać, tego szerszego spojrzenia na świat młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość, wchodzą w życie i z jakimi wartościami oni w to życie wchodzą. Jeżeli sobie powiemy, że statystycznie średnia wieku dla inicjacji internetowej to jest 10 lat, jeżeli zrozumiemy, co za tym się kryje, że młodzi ludzie w wieku 10 lat prawdopodobnie wiedzą już bardzo dużo albo wszystko z internetu, no to myślę, że nawet my sobie nie zdajemy sprawy, do jakich rzeczy młodzież ma dostęp. Jak to wpływa na ich zachowanie, jak to się przenosi na relacje społeczne, na relacje w grupie, na relacje w klasie, w szkole, w domu. I ten cały proces, właśnie takie spektrum, krążenie wokół tego zjawiska cyberprzemocy, które nie jest uchwytne w całości, jest niemożliwe do uchwycenia i właściwie też trudne do walczenia, do walki. I tym właśnie spektrum chcieliśmy troszeczkę pokazać takie spektrum, adresując sztukę do ludzi młodych, więc również spektakl jest sprofilowany pod młodego odbiorcę, co nie znaczy, że to nie jest spektakl dla dorosłych. Właśnie bardzo byśmy chcieli, żeby to był projekt, który podobnie jak przy dopalaczach jest odbierany na różnych poziomach. Także do prawdziwych historii,
łącznie z historią, która w mojej opinii stała się taką zbrodnią założycielską cyberprzemocy w Polsce. To jest historia z 2006 roku z gimnazjum w Gdańsku, gdzie grupa chłopców urządziła sobie taki show w klasie pod nieobecność nauczycielki, symulując gwałt na koleżance. Zostało to nagrane komórką i zagrozili, że wrzucą to do internetu. I ta dziewczynka następnego dnia powiesiła się w domu na skakance. Także od tamtej pory ta historia jakoś bardzo mocno się zapisała w tym. Była takim właśnie, mówię, taką zbrodnią założycielską. To od tamtej pory właściwie bardzo dużo się mówi, coraz więcej mówi się o cyberprzemocy i o okrucieństwach dokonywanych za pomocą bardzo niewinnych środków, do których my wszyscy mamy dostęp na co dzień. Ta przemoc fizyczna jest tylko jednym z wielu aspektów. Choćby, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłem internet i znalazłem artykuł, że dwie dziewczyny pobiły się przed szkołą. Także jedną zgarnięto na pogotowie z jakimś poważnymi obrażeniami. Nikt nie zareagował, ale zostało to nagrane telefonami natomiast. Więc to każdego dnia, właściwie jak się wejdzie na jakiś dowolny portal, znajdzie się jakąś historię, a to są historie, o których się mówi. A jest wiadomo, że to, o czym my mówimy, to jest czubek góry lodowej, bo w większości takich spraw się nie mówi. To, co się dzieje w każdej szkole, w każdej klasie, na każdym forum, jak to mówimy w spektaklu, wszędzie. To jest w tej chwili wszędzie, tylko my po prostu o tym jeszcze nie wiemy. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie młodym ludziom o tym opowiedzieć, pokazać im całe spektrum, od rzeczy bardzo, że tak się wyrażę, lajtowych, aż po takie ciężkie przypadki, no to czujemy razem tutaj z dyrekcją Teatru Kamienica, że to jest taki trochę nasz obowiązek. Ale z drugiej strony jest to również walka z wiatrakami, ponieważ taka jest rzeczywistość. Ciężko z czymś walczyć. Ciężko również młodzieży przedstawiać, dawać przekaz taki dydaktyczno-moralizatorski. Staraliśmy się tego unikać w spektaklu Dopalaczach, więc podobnie tutaj charakter naszego spektaklu chcielibyśmy wszyscy, chyba żeby miał charakter troszkę prowokacji takiej. Też potraktowania młodych widzów i trochę szokowo, ale też pokazania im takiego zwierciadła i karykatury. Ale zostawienia im wyboru. Niekoniecznie kiwania paluszkiem, mówienia to jest dobre, to jest złe. Tylko żeby mogli sami oceniać.